Dzień dobry. To jest rozmowa z panem Janem Tarapatą, radnym sejmiku województwa podkarpackiego. I może bym poprosił o odpowiedź na pytanie o zmianach, jakie ostatnio dokonały się we władzach sejmiku podkarpackiego. Ostatnie posiedzenie sejmiku województwa podkarpackiego to zmiany wynikające z przejściem do funkcji posła paru radnych, więc zmienił się przewodniczący rady. Zrezygnował pan Romaniuk z przewodniczącego rady i został przesunięty do zarządu sejmiku województwa podkarpackiego jako wicemarszałek odpowiadający za infrastrukturę. Natomiast przewodniczącym został pan Jerzy Borcz. Tak, również pojawiły się ostatnio w internecie koncepcje przebiegu dróg wojewódzkich oraz przebiegu mostu na Wisłoce w Mielcu. Jaka jest opinia pana na ten temat? Od paru lat trwają już zabiegi o tą inwestycję, która ma poprawić funkcjonowanie transportu, jeżeli chodzi o Mielec. I pojawiają się koncepcje, które najpierw w pierwszym momencie były przygotowywane przez Zarząd Powiatu Mieleckiego w ubiegłej kadencji. Potem to zostało przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje obecnie koncepcje, które pojawiają się w odpowiednim tam czasie do konsultacji. I zmierzamy do tego, ażeby wybrać ostateczny wariant, który będzie później realizowany. Cała inwestycja, jeżeli się dobrze wszystkie procedury przebiegną, to będzie realizowana po 2018 roku. Za jaką pan osobiście optuje trasą przebiegu mostu? Ja uważam, że znam od początku wszystkie analizy, które dotyczą przebiegu dróg i te koncepcje, które były prezentowane. Ja uważam, że jednak ta wersja północna jest najbardziej idąca do przodu, czyli dająca możliwość rozwiązania problemów transportowych dla Mielca na wiele, wiele lat do przodu. Więc ja twierdzę, że jednak ta wersja północna jest najbardziej optymalna. Czyli od strony ulicy? To jest od strony Chorzelowa połączenie drogi wokół lotniskowej wiaduktem przez drogę 985, potem most pomiędzy Złotnikami a Rzędzianowicami i dalszy przebieg już poza Rzędzianowicami w kierunku Woli Mieleckiej, Trzciany, w kierunku Piątkowca. To jest takie optymalne rozwiązanie, które będzie na przyszłość załatwiało wszelkie problemy, które dotyczą transportu drogowego i komunikacji w powiecie mieleckim. Dziękuję bardzo.